Podejrzany o atak na Spencera Stone aresztowany. 28-letni James Tran został aresztowany za zaatakowanie nożem Spencera Stone, żołnierza armii USA, który w sierpniu udaremnił atak terrorystyczny w pociągu we Francji. W zeszłym miesiącu Tran dźgnął Stone'a w klatkę piersiową czterokrotnie przed klubem Badlands w Sacramento. Podejrzany uciekł i został złapany dopiero po miesiącu. Stone został wypuszczony ze szpitala w zeszłym tygodniu po szeregu zabiegów i operacji. Atak nie miał żadnego związku ze zdarzeniami we Francji. Tran twierdzi, że nie wiedział, kim jest Stone, kiedy go zaatakował. Mężczyzna został oskarżony o próbę zabójstwa.